Kochana, depresję masz? Przyjmuj swoje uzdrowienie w imieniu Jezus. Masz firmę czy etat? Działalność jaką? Budowlanka czy tak, jakieś takie? Budowlanka. Zgadza się. Widzę tutaj rozwój na mocy imienia Jezus. Niech przychodzi rozwój do jego działalności gospodarczej teraz. Ja czuję po prostu, że masz jakieś muzykalne zdolności na zasadzie albo śpiewu, albo jakieś grania. Ma coś takiego? Ma? Śpiewa, tak. I Bóg mówi, doceniaj to. To jest dar od Niego. Dostałaś to od Niego. I dlatego, że skupiasz się na czymś innym, przez internet, przez różne rzeczy, wchodzą ci rzeczy do twoich oczu. Zaczynasz filtrować złe rzeczy. Karmisz się po prostu złymi rzeczami. Dlatego to później nie... Jak zaczniesz doceniać to, że dostałaś ten talent, zaczniesz go kultywować, bo widziałem nuty z nieba, czyli piosenki będą ci do głowy przychodzić. Śpiewaj! A minie ci depresja. Jeżeli ty z wolną wolą zdecydujesz, by mieć dalej depresję, to Bóg już dalej ci... Rozumiesz, wolna wola. Bóg cię kocha, ale on nie da ci na siłę się zmienić, okej? Okay? Nie zmieni cię na siłę, nie weźmie, nie powie, no ciesz się. No to wiesz, że to tak nie działa. Musisz odnaleźć wewnętrzne tu poczucie radości. Pierwsze to jest w Bogu. Jeżeli narodzisz się na nowo, Bóg zamieszka w tobie, odnajdziesz pierwsze tu, a drugie to jest to, kim jesteś, czyli twoje talenty, czyli na przykład te śpiewanie. I to w pełni jest wtedy sukces, okej? To na razie tyle. A ciesz się już z tego, że wiedziałem, że masz te nutki z nieba. Niech cię to zmotywuje, bo ja jakby... Wiem, że jak ktoś chce mieć depresję, to nawet mu to nie pomoże, ale jeżeli chcesz z tego wyjść, to zapytaj sobie, skąd ten gościu to wiedział? I zacznij badać ten temat i zobaczysz, jak pięknie Bóg cię uzdrowi. W przeciągu 3 miesięcy będziesz wolny od depresji całkowicie, jeżeli podejmiesz tą decyzję serca.